Mad Max 8019 wita na swoim profilu tematycznym. Mam nadzieję, że kogoś zainteresowałem swoim profilem, czym się zajmuję ogólnie. A zajmuję się różnymi ciekawymi rzeczami. Będę tutaj coś chciał pokazać ze swojej pracy, którą wykonuję obecnie, czym się zajmuję. A w tym momencie, jak tutaj widzimy na filmiku, elektronikę z lat 80., 90. zajmuję się naprawą instrumentów elektronicznych właśnie z tamtego okresu, a ogólnie to są instrumenty dla uczniów, którzy uczą się gry na organach kościelnych, elektronicznych. I ja właśnie zajmuję się serwisem takim, między innymi serwisem takich właśnie instrumentów elektronicznych. I tu mamy po prostu pracę, którą wykonuję, a ogólnie tam sprawdzałem jakiś problem był w instrumencie, który musiałem po prostu odszukać, zobaczyć. No, względnie jest to bardzo prosta naprawa. Trzeba by jakimś sposobem to naprawić. Nalegadoj, jest taki mądry jak. Myślę. Mam. Tam gówno mosty, prawda? No i to jest właśnie to głubienko, które tam znalazłem. Na szczęście mam troszkę płytek zastępczych gdzieś tam z innych Johannusów, więc udało się dobrać kompletny właśnie kondensator, który był problemem. Najważniejsze, żeby właśnie wymienić kondensator na dany kondensator z danych lat, żeby to nie był nowy, ponieważ nowe troszkę mają inną polaryzację. Tego typu model jest bardzo ciekawy, konstrukcję przemyślanym instrumentem, a mianowicie szczególną uwagę tutaj możemy zwrócić na to, że cała karta, czyli cała elektronika jest wykonana z ręki, czyli dwóch techników lub trzech techników, którzy składali taki instrument, byli odpowiedzialni po prostu za złożenie to w całość. Więc podsumowanie, udało się zrobić z problemem. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego filmiku i zapraszam na kolejne, będą już wkrótce. Pozdrawiam serdecznie widzów, na razie.